Pachnącym świeżo wypieczonym chlebem przywitaliśmy naszych gości z włoskiej Abruzji na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni. Włoska delegacja z Abruzji jest partnerem międzynarodowego projektu TBF ku lepszej przyszłości. W ogóle projekt polega na tym, że dwukrotnie my Polacy gościmy w regionie Abruzzo we Włoszech, a Włosi dwukrotnie u nas. Projekt się rozpoczął wizytą włoską u nas w Polsce i kończy się wizytą włoską u nas w powiecie kieleckim. Duży projekt opiewa na prawie 47 tysięcy euro ku lepszej przyszłości. Dobrze, że znalazł się taki partner jak partner włoski, któremu bardzo zależy na tej współpracy. Myśmy rzeczywiście dużo tam zobaczyli ciekawych rzeczy, duże doświadczenie zdobyliśmy we Włoszech. Sądzę, że oni też po pierwszej wizycie byli bardzo zadowoleni. Sądzę, że ta wizyta jeszcze potwierdzi to, żebyśmy się rozstali, ponieważ już się projekt kończy, byśmy się rozstali wszyscy z takim spełnieniem obowiązku i tego, że coś wnosimy do oświaty polskiej, do oświaty włoskiej. Pracujemy ku lepszej przyszłości. Dotyczy ten projekt przede wszystkim nauczycieli, ale również uczniów szkół zawodowych. Wymiana doświadczeń, spojrzenie inaczej na tą oświatę zawodową w poszczególnych państwach. Jest, z naszej strony widzimy, że jest czego się uczyć od Włochów, przede wszystkim wyposażenia, doposażenia pracowni poszczególnych przedmiotów zawodowych. No ale my mamy też swoje doświadczenia i mamy czym się pochwalić partnerowi włoskiemu. W projekcie biorą udział także uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie oraz Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach. Jesteśmy na zajęciach w ramach projektu, pieczemy, każdy ma do upieczenia jakąś swoją figurkę. Panie uczyły nas, jak się piecze chleb i mówiły ciekawostki. Udało mi się ulepić kaczkę, chociaż nie wygląda. Moi koledzy też, jeden z moich kolegów ulepił na przykład gitarę. Koleżanki tam kleją myszy i inne takie. Nasi włoscy partnerzy z ogromnym zainteresowaniem zaglądali do zabytkowych wiejskich chałup. Szczególnie podobał im się kościółek z Rogowa i dwór z Suchedniowa. Czekała na nich jeszcze jedna niespodzianka. Mogli podejrzeć warsztaty garncarstwa, dawnych gier i zabaw, wycinanek oraz pieczenia chleba i podpłomyków. I dzisiaj mamy zajęcia warsztatowe, jak ziarno staje się chlebem. Pieczemy elementy pieczywa obrzędowego i będziemy piec podpłomyki. Oczywiście dzieci zapoznają się cała młodzież z piecem chlebowym, naczyniami, narzędziami, których używano dawniej do wypieku tradycyjnego chleba w piecu chlebowym. Dużo radości przyniosło młodzieży przygotowywanie papierowych wycinanek. Na pytanie, czy realizowany projekt spełnił oczekiwania strony włoskiej, koordynatorka projektu Anna Ritabini odpowiada jednoznacznie. Sicuramente. Oczywiście, projekt spełnił nasze oczekiwania. Dzięki projektowi mogliśmy poznać nowy kraj. Projekt to narzędzie, dzięki któremu została nawiązana współpraca między regionami świętokrzyskim i Abruzją, które wzajemnie mogą się poznać. Pochodzimy z regionu o pięknym górskim krajobrazie. Nasz region ma charakter turystyczny i mamy nadzieję, że efekty tego projektu wypłyną w przyszłości. Bardzo chwalimy aspekt duchowy i religijny naszych spotkań ze stroną polską, to, że możemy poznać wasze zabytki sakralne i kulturalne.